Może dobrze, że już nie mieszkamy razem. Czy za nagrywanie 24 godziny non-stop dostaliście jakąś premię? Ja jestem Hania, a dzisiaj zagram w Koło Plotka. No, zatrzymaj się. Dobra, pytanie. Kto w Gen Z się najczęściej wydziera? O Jezu, to jest mega proste pytanie, bo jest to oczywiście Fausti. To jest nasza główna krzykaczka w domu. Jeżeli ktoś nie zrobił prania, zawsze Fausti pierwsza się odezwie i o to upomni. Może dobrze, że już nie mieszkamy razem. Była spina, że wciągasz Bartka do Gen Z. Nie, ani razu. Od razu się w nim zakochali, tak szybko jak ja. Kiedy Bartek przegina pałę? Wtedy, kiedy mówi, że nie mam racji. O, ja bardzo nie lubię, jak mnie pyta, co ile kosztuje. Nienawidzę tego! Podczas oglądania The Kardashians czuję się, jakbym manifestowała swój sukces. I co teraz? Czyli plotek. Czego nie lubię najbardziej jeść? W jakiej sytuacji poznałam się z Bartkiem? Czy już przed twoje 5 minut i Gen Z działałam w internecie? Jaki mam rozmiar buta? Ile mam tatuaży? Za co nie znosisz płacić? Za parking. Nienawidzę płacić za parking. Dlatego zazwyczaj robi to Bartek. Zawsze robisz to ty. Ej, dobra, ale 3 razy zapłaciłam w życiu. Kogo z ekipy B lubiłaś najbardziej? Odpowiem na to w ten sposób, że gdy oglądałam ekipę 2 lata temu około zaczęłam, najbardziej leżała mi Marcysia gdzieś tam stylistycznie, czułam się z nią najbardziej komfortowo. Ostatnio się widziałyśmy też z Marcysią i myślę, że nadal mamy naprawdę fajny vibe. Czym zajada się Frizz? Najlepszymi słodyczami w Polsce, czyli czekokapami ekipy oczywiście. To naprawdę są czekokapy autentycznie, on zawsze ma gdzieś czekokapa. Mam zawsze zakrytą kamerkę w laptopie. Nie ufam. O Jezu, płaczę na boomerskich obrazkach o kotkach, takie, które są smutne. Obejrzałam 25 razy Ricka i Mortiego. Szybkie strzały! Marcysia czy Trąba? Marcysia. Bartek czy Faustyna? Zależy, jaką mamy fazę księżyca. Nie no. Szczerze mówiąc, teraz Faustyna, miesiąc temu powiedziałabym, że Bartek. Krzysztof Iwisz czy Tomek Kamel? Krzysztof Iwisz wypuścił taką świetną reklamę pasty do zębów wybielającej, po prostu jest taka genialna, więc jakby przez tą reklamę powiem, że Krzysztof Iwisz. Dobra, a budyń czy kisiel? Budyń! Miałam, słuchajcie, kilka razy w życiu, przytrafiło mi się, że miałam paraliż senny i to było tak straszne, przerażające w ogóle, że już sobie wypracowałam patent, że muszę zacząć ruszać kciukami, bo kciuki to są gdzieś tam najbardziej unerwione palce. Ale słuchajcie, pierwszy paraliż to było coś takiego, że leżałam sobie normalnie w łóżku, spałam i że przyszedł do pokoju mój młodszy brat. Stoi taka czarna postać w drzwiach. Ja się pytam, co tam, nie możesz spać? Mogę ci rozłożyć łóżko? I on robi krok do mnie. Przerażające to było i Jesus, jak teraz sobie o tym myślę, to mam ciary. Robi krok do mnie, ja już wiem, że to nie jest mój brat i zaczyna mnie dusić skubany, kładzie mi rękę na płucach, ja tu normalnie już się duszę. No haluny no, miałaś! Masakra to była w ogóle, Jesus Christ, najstraszniejszy sen, jaki w życiu miałam. Bo serio nie mogłam oddychać, budzę się i jakby, nie polecam nikomu. Kiedyś ćwiczyłam, żeby zrobić szpagat i byłam już mega blisko, no i mi się odechciało. Co jest dziwne? Nie wiem czemu, ale pierwsze co wpadło mi do głowy, dziwne jest to, że iPhone mi proponuje za każdym razem, kiedy zakładam jakieś nowe konta, jakieś w ogóle mega długie hasło, jakby... Jak ja mam to zapamiętać, te hasło? Ono mi się gdzieś to zapisuje i nie rozumiem, jakby to jest dziwne. Czy bawi cię Klaudia Halejcio? Oh Jesus Christ, ja nie mam pojęcia, kto to jest. Co byś zaśpiewała w karaoke? Wiem. September. Do you remember? To jest chyba moja w ogóle ulubiona piosenka wszechczasów. Jest taka wesoła. Roxy Węgiel ma dużo starszego chłopaka. Czy taka różnica wieku byłaby dla ciebie okej? Tu już nawet nie chodzi o różnicę wieku. Była paczka dziewczyn w podstawówce, która, uwaga, wyśmiała mnie za to, że jestem zbyt dziecinna. W wieku 8 lat. Jakby... Girl. Nie chodzę w staniku od 3 lat, chyba ponad. Free the nipples.
Jak zareagowała twoja rodzina na dokument Friza? Są mega dumni, do mnie dzwonią i ale ten moment jest taki fajny. Ich ulubiony moment to jest oczywiście ten, jak przyjechali do mnie. No i super zareagowali. Jakby byli ze mnie bardzo dumni, że też powiedziałam, gdzieś tam się otworzyłam na wiele rzeczy. Cieszę się, że mam taką rodzinkę. A czy poczuli się zmartwieni, jak opowiedziałaś o stanach lękowych? Tak, poczuli się zmartwieni, ale wykazali przy tym mega wsparcie. Naprawdę jestem im mega za to wdzięczna. Jak nigdy nie nazwałabyś dziecka? Jarosław. Nienawidzę, jak mówi się do mnie Hanka. Czy za nagrywanie 24 godziny non-stop dostaliście jakąś premię? Premią była sama satysfakcja, że to w ogóle zrobiliśmy i chwała na wieczność, że pobiliśmy jakiś tam rekord. A premia, no to już wiadomo, jeżeli chodzi o pieniądze, jak jest więcej filmów, to jest więcej kasy, więc jeżeli miałabym to nazwać premią, to tak. Najprzystojniejszy Polak. Jak się nazywa były Julki Wieniawy? Nikodem. Nikodem. On jest hot. Chociaż teraz nie potrafię sobie przypomnieć, jak on wygląda, szczerze mówiąc, ale kojarzę, że jest hot. Wiem, że teraz prawdopodobnie dużo ludzi mnie znienawidzi, ale jem kanapki z Nutellą i z masłem. Ach, mniam. Masz jakieś złe nawyki? O Boże, żeby to jeden. Dawaj. To mój chłopak by więcej wymienił tych złych nawyków. Bartek, pomóż. No nie, nie obgryzam paznokci, bo mam żele, więc są za twarde, ale ciągle trzymam paluchy, gdzieś tam bój, gdzieś tam skóreczka jakaś. O Jezu, obrzydliwe to jest. I know. Strzelanie plecami. Mogę strzelić sobie? Uwielbiam. O, I love it, serio. Skryta fantazja. Chciałabym być kotem, przespać cały dzień, o nic się nie martwić i jeszcze podstawiają ci jedzenie. I love it. Nigdy nie zajrzałam nikomu w telefon bez jego wiedzy. Jakby według mnie to jest naruszenie totalnie prywatności. Jakie auto to siara? No Jezu, multipla. And I love it. Czy zostanę drugim wojewódzkim? Moja mama, jak tylko powiedziała mi o High Talk, powiedziała mi, że będę drugą oprą, więc może będę drugą oprą, a nie wojewódzką. Dzięki wielkie za zaproszenie i widzimy się jutro... Nie, to nie ten kanał. Dobra, widzimy się kiedy indziej.